drużyn. Krakowianie mieli szansę wrócić z Warszawy z tytułem mistrzowskim. Piłkarze miejscowi mogli przeszkodzić Wiślakom, zachować szansę na tytuł i odbudować zaufanie kibiców. Publiczność na początku meczu sprawiała wrażenie, że wciąż liczy na sukcesy stołecznej drużyny. Już w 10 minucie stało się to mało realne, bo Maciej Murawski sfaulował w polu karnym Tomasza Frankowskiego. Z 11 metrów trafił Żurawski i Wisła prowadziła 1-0. Zasłużenie, bo w pierwszej połowie piłkarze Legii mogli stracić jeszcze więcej bramek. W 22 minucie Mirosławowi Szymkowiakowi nie dopisało szczęście. Obrońcy stołecznego zespołu mieli duże kłopoty z powstrzymaniem szybkich akcji Wisły. Przerwa nie pomogła stołecznym piłkarzom. Po zmianie stron znów grali słabi od gości. W 72 minucie Tomasz Frankowski i Grzegorz Pater ośmieszyli warszawskich obrońców i było 2-0. Dziesięć minut przed zakończeniem meczu trener Dragomir Okuka zmienił Giuliano, którego miejsce zajął Wojciech Kowalczyk. Dwie minuty po wejściu na boisko pokonał on Artura Sarnata. Legia przegrywała 1-2. Piłkarzy z Warszawy nie stać było na więcej i kolejny raz mistrz Polski zdobył tytuł na stadionie przy Łazienkowskiej. Kolejny raz aspirujący do mistrzostwa piłkarze Legii nie potrafili osiągnąć sukcesu. Dla Wisły mecz był ważny nie tylko ze względu na szansę wywalczenia tytułu, ale przede wszystkim dlatego, że taką możliwość miała o wiele wcześniej, a jej niespodziewane porażki ze słabszymi drużynami wzbudzały podejrzenia. Mecz za meczem niestety nie układał się tak, jak sobie tego życzyliśmy i dopiero tutaj na stadionie Legii przy odniesionym zwycięstwie klepnęliśmy, jak to się popularnie mówi, mistrzostwo Polski. Przyjechaliśmy tutaj osiągnąć remis, zdobyliśmy 3 punkty, myślę, że byliśmy drużyną lepszą i 2-1 jest najniższym wymiarem kary i cóż, nastąpiła radość. Dzisiejszy mecz na pewno potwierdził to, że jesteśmy najlepsi tutaj w Polsce. Wygraliśmy po prostu decydujący mecz o mistrzostwie i wydaje mi się, że to po prostu nobilituje nas do tego, żebyśmy grali jeszcze lepiej. Chyba się nie mogę przyznać, żebym miał takie wielkie szczęście, że trafiam do zespołów, które aspirują do zdobycia tytułu, a potem go zdobywają. Do tej pory zdobywam z 3 innymi klubami Mistrzostwo Polski od A do Z, więc jakby tutaj czynnik szczęśliwego trafu bym odrzucił. Mecz miał niestety obok sportowej także drugą stronę. Chuligani zgromadzeni na trybunie odkrytej wszczęli burdy, rzucali kamieniami w sędziego liniowego i niszczyli stadion. Po drugiej stronie obiektu również nie zabrakło bezmyślnych degeneratów. Jeden z nich trafił kamieniem trenera Mistrzów Polski Adama Nawałki. Proszę jeszcze raz, żeby trener Nawałka tutaj oficjalnie przyjął przeprosiny klubu. Czujemy się wobec tego powodu bardzo zażenowani. Absolutnie nie czuję żadnej tutaj urazy. Warunki dzisiaj były ekstremalne. Być może w historii moich 15 lat sędziowania w lidze zdarzały się mecze, gdzie zachowanie publiczności było skandaliczne, natomiast to, co stało się dzisiaj w Warszawie, na pewno jest czymś najgorszym. Komisja do spraw nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowiła zamknąć stadion Legii dla rozgrywania zawodów piłkarskich do czasu jej rozpatrzenia przez Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie wiadomo, jak długo stadion Legii pozostanie zamknięty. Od cichego protestu kibiców rozpoczęło się spotkanie Pogoń Polonia. Pusta trybuna najwierniejszych fanów, a w ich miejscu transparent "Jesteśmy u bukmacherów". Być może dlatego gospodarze rozpoczęli z wielkim animuszem. Już w 4 minucie Brazylia otrzymał podanie od Kaliciaka i strzałem z 18 metrów zdobył pierwszego gola. 5 minut później podwyższył Mielcarski, który przytomnie zachował się po rzucie wolnym wykonywanym przez Wierzchowskiego. W 16 minucie pada kolejny gol, tym razem dla gości. Gołaszewski ubiegł Pokładowskiego i było już tylko 2-1. Do przerwy wynik nie uległ zmianie, choć w znakomitych sytuacjach znaleźli się Mielcarski i Gołaszewski, ale nie potrafili ich wykorzystać. Druga połowa rozpoczyna się od serii poprzeczek. Najpierw po wolnym Kaliciaka Gubiec interweniuje niepewnie i szczęśliwie dla niego bramka nie pada, a chwilę później po drugiej stronie boiska Bąk strzela technicznie, minimalnie za mało precyzyjnie.
W 57 minucie Kelciak decyduje się na indywidualną, iście brazylijską akcję. Dwa z wody, strzał ze słupkiem i 3-1 dla gospodarzy. Ku zaskoczeniu widzów wynik wcale jeszcze nie był rozstrzygnięty. W 69 minucie Bąk decyduje się na strzał z dystansu i zdobywa ładną bramkę. Bramka ładna, zachowanie po niej reprezentanta kraju fatalne. W 74 minucie na boisku jest już o jednego zawodnika mniej. Za drugą żółtą kartkę czerwoną ujrzał Grzegorz Kaliciak. 6 minut później było już po 3. Trójkowe zagranie Wieszczycki, Bąk, Kąska i Majdan nie ma nic do powiedzenia. To jednak nie koniec emocji. Polonia poszła za ciosem, wykorzystując przewagę w polu, zdobywa w 82 minucie decydującą bramkę. Głoszewski wygrywa pojedynek z Wierzchowskim, a Mateusz Borek do końca zachowuje zimną krew i ustala wynik na 4-3 dla gości. Chciałem powiedzieć, że po prostu przegraliśmy wygrany mecz i to najbardziej boli w tym wszystkim, bo dzisiaj straciliśmy, przynajmniej niektórzy tutaj, życiową szansę bycia wicemistrzem Polski. I tak to odbieram. Dziękuję. Obydwie drużyny stworzyły bardzo ładne widowisko. Wielkie słowa pochwały dla zawodników Polonii, że przegrywając 3-1 potrafili się podnieść, strzelić bramkę kontaktową i w sumie wygrać to spotkanie. Pod koniec spotkania, nasyconego błędami w obronie obu drużyn, zrobiło się nerwowo, ale wynik nie uległ już zmianie. Po bezbramkowej i bezbarwnej pierwszej połowie nieliczni kibice w Lubinie obejrzeli ciekawe spotkanie Zagłębia z Orlenem Płock dopiero po zmianie stron. Jako pierwsi zaatakowali walczący z pasją o pozostanie w ekstraklasie gracze z Płocka. Najpierw strzał Dąbrowskiego wylądował na poprzeczce bramki Kędziory, a później dośrodkowanie Gevoriana przeszło wzdłuż linii bramkowej, minimalnie obok słupka. Goście atakowali, a Zagłębie próbowało grać z kontry. Manuszewski przejął piłkę w środku boiska, podał do wychodzącego na czystą pozycję Osipowicza, który precyzyjnym strzałem pokonał Krupskiego i Zagłębie objęło prowadzenie 1-0. Mecz nabrał rumieńców, a pod obiema bramkami mnożyły się dogodne sytuacje do strzelenia gola. Najpierw Kędziora pewnie obronił główkę Popieli, a w rewanżu strzał z pierwszej piłki Rafała Majki poszybował minimalnie nad poprzeczką bramki Krupskiego. Wysiłki gości zostały uwieńczone sukcesem, gdy po zagraniu Pachelskiego efektownym strzałem popisał się wprowadzony na kilkanaście sekund przed tą akcją Jarosław Nosal. W meczu był remis 1-1, a prowadzący po raz ostatni w Lubinie zespół Zagłębia, trener Mirosław Jabłoński, obawiał się, czy nie powtórzy się sytuacja z meczu ze Śląskiem Wrocław. Zaczęło się układać dla nas źle, bo bałem się, że zespół po stracie wyrównującej bramki, żeby znowuż nie zablokował się psychicznie, tak jak to było w meczu ze Śląskiem Wrocław. Piłkarze Orlenu uwierzyli, że mogą wygrać w Lubinie i z impetem natarli na bramkę Zagłębia. Zdobyli nawet gola, słusznie nieuznanego przez sędziego Piotra Święca, który odgwizdał spalonego. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry obrońcy Zagłębia wybili piłkę z linii bramkowej, a w 93 minucie ostatni kontratak gospodarzy na bramkę zamienił niezawodny Zbigniew Grzybowski. I w ten sposób Zagłębie, wygrywając 2-1 z Orlenem, udowodniło, że o żadnych układach nie było mowy. Przy tym meczu wiązały się różne podteksty i chcieliśmy udowodnić, że tak nie jest naprawdę. No i musieliśmy zagrać przede wszystkim konsekwentnie i uważam, żeśmy to zrobili. Wiadomo, może tak ten mecz był taki porywający, no ale przede wszystkim żeśmy nie chcieli stracić bramki. I uważam, że Orlen też gra tylko na kontrę. Jeżeli nie wykorzystuje się tak doskonałych sytuacji jak ta, którą miał Sokołowski, trudno marzyć o zwycięstwie. Amika Wronki, niebieskie stroje, przegrała w Wodzisławiu 1-2. Początek meczu jednak udany dla gości, bo oto po akcji Sokołowskiego Sobociński w 29 minucie zdobywa prowadzenie dla podopiecznych trenera Pawła Janasa. W końcówce pierwszej części faul Bosackiego na Rasiaku, rzut karny pewnie wykonany przez Bernsteina i po pierwszych 45 minutach w spotkaniu Odra Wodzisław, Amika Wronki, remis 1-1. W drugiej części wodzisławianie zdobywają zwycięskiego gola, który być może zadecyduje o tym, że ta drużyna prowadzona przez Jerzego Wyrobka pozostanie nadal w ekstraklasie piłkarskiej. Odra Wodzisław, Amika Wronki, 2-1 być może na wagę ligowego bytu.
Dla piłkarzy Widzewa mecz z GKS-em Katowice miał być jednym z najważniejszych meczów 90-letniej historii klubu z Alei Piłsudskiego. Podopiecznym Marka Koniarka po przegranym pojedynku w Olsztynie widmo opuszczenia ekstraklasy zajrzało głęboko w oczy. Toteż od początku spotkania zaznaczyła się przewaga łodzian, którzy raz po raz nękali bramkarza GKS-u Piotra Lecha. Jednak ani Marcin Zając, ani Rafał Pawlak, a także Daniel Bogusz w pierwszej połowie nie zdołali umieścić piłki w bramce katowiczan. W drugich 45 minutach obraz gry nie uległ zmianie. W 52 minucie indywidualna akcja Marcina Zająca, ale strzał broni Lech. 66 minuta Dębiński, ale znów na posterunku bramkarz GKS-u. Te niewykorzystane sytuacje mogły się na łodzianach zemścić, ale również jak gospodarze nieskutecznością razili podopieczni Bogusława Kaczmarka. W rezultacie Widzew remisuje z GKS-em Katowice 0-0. Tym samym sympatycy drużyny z Alei Piłsudskiego w niepewności muszą poczekać do ostatniego meczu, w którym to we Wrocławiu Widzew spotka się ze Śląskiem. Mecz Ruchu Radzionków ze swoim imiennikiem z Chorzowa. Początek spotkania niezwykle udany dla gospodarzy, bo oto po rzucie wolnym wykonywanym przez Dariusza Kosełę Rafał Jarosz zdobywa prowadzenie dla Radzionkowian. Jest 1-0. Drużyna z Radzionkowa musi walczyć o ligowy byt. Do przerwy prowadzenie gospodarzy. Po przerwie jednak chorzowianie doprowadzają do wyrównania. Rzut z autu, zagranie do Damiana Gorawskiego. Damian Gorawski dokładnie podaje do Jana Wosia i ten technicznym strzałem pokonuje bramkarza Radzionkowian Dariusza Klytte. Jest 1-1. Ale w 65 minucie trener Żurek decyduje się na wprowadzenie na boisko najstarszego ligowego piłkarza, 40-letniego Mariana Janoszka. Akcja gospodarzy i oto faulowany jest Robert Sierka, faulującym Masternak, i arbiter Milewski przyznaje drużynie Radzionkowian rzut karny. Pewnym wykonawcą jest tak doświadczony piłkarz jak Marian Janoszka i ponownie drużyna z Radzionkowa prowadzi, tym razem 2-1. Decydującym dla końcowego rezultatu meczu był incydent w 85 minucie, kiedy to Myszor zagrał ręką. Wcześniej miał żółtą kartkę, teraz otrzymał drugą i musiał opuścić boisko, a więc w ostatnich 5 minutach chorzowianie grali z przewagą i zdobyli aż 2 bramki. Obydwie bramki były dziełem Mariusza Śrutwy, który był katem dla drużyny Radzionkowian. Najpierw zdobył bramkę w 87 minucie, było 2-2, a w 90 tym strzałem głową zdobył zwycięskiego gola. A więc Ruch Chorzów wygrywa w Radzionkowie, pogrążając drużynę z Radzionkowa, która chyba nie obroni się przed spadkiem do drugiej ligi. Przed meczem Groklinu Dyskoboli Grodzisk ze Śląskiem Wrocław piłkarze i działacze Grodziska pożegnali trenera Janusza Białka, bowiem od nowego sezonu Grodziszan trenować będzie Edward Lorenz. Pierwsza połowa meczu upłynęła bez bramek, choć obie drużyny miały wiele dogodnych sytuacji. Więcej gospodarze. Najpierw Nuckowski oddał silny strzał, po którym Pyskaty wybił piłkę na rzut rożny. Chwilę później Piotr Piechniak również nie zaskoczył bramkarza Śląska. Kolejne strzały na bramkę gości w wykonaniu Krzysztofa Majdy i Krzysztofa Kłosińskiego również nie zakończyły się strzeleniem bramki. W 39 minucie zobaczyliśmy pierwszy kontratak Śląska, jednak bramkarz Groklinu był szybszy od Paszulewicza i złapał piłkę w sytuacji sam na sam. Emocje rozpoczęły się po przerwie, kiedy padł gol dla gości. W 49 minucie mocny strzał z 20 metrów oddał Krzysztof Szewczyk. Piłka po drodze odbiła się od nogi Jezierskiego i wpadła do bramki Groklinu. 4 minuty później wrocławianie grali w dziesiątkę, bowiem za niesportowe zachowanie boisko opuścił Dariusz Filipczak, ukarany czerwoną kartką za faul na Krzysztofie Kłosińskim. Chwilę później trener Janusz Białek wprowadził na boisko Jarosława Raszkiewicza. Gra się bardzo ożywiła, ten doświadczony napastnik oddał silny strzał, po którym piłkę wybił bramkarz Pyskaty wprost pod nogi Kłosińskiego. Jednak kiedy futbolówkę skierował on do bramki Śląska, sędzia należnik odgwizdał pozycję spaloną. Drugi gol dla wrocławian padł w 75 minucie po błędzie Witkowskiego i bramkarza Kowalewskiego. Do pustej bramki piłkę wprowadził Piotr Włodarczyk. Tym razem odpowiedź gospodarzy była natychmiastowa. Maciej Nuckowski znalazł się w polu karnym i nie dał szansy bramkarzowi Śląska. Śląsk pokonał Groklin bardzo szczęśliwie, bowiem przez większość pojedynku gospodarze mieli przewagę, ale cóż z tego, kiedy nie potrafili potwierdzić jej zdobyciem gola.
Stało się, jak się stało, tym bardziej, że ta druga bramka również no, w taki sposób stracona, że no, po prostu łzy się do oczu cisną. Ale taka jest piłka, taki jest sport, takie powiedzmy błędy się zdarzają. No szkoda na pewno, że w tym ostatnim meczu, bo liczyłem, że przynajmniej po walce zremisujemy ten mecz i będzie można powiedzieć, że zakończyliśmy sezon na własnym boisku dobrym wynikiem. Osiem tysięcy widzów oglądało ostatni mecz w tym sezonie Górnika Zabrze na własnym obiekcie. Przeciwnikiem Zabrzan Stomil Olsztyn, grający w żółtych koszulkach. To drużyna także zagrożona spadkiem do drugiej ligi. Zabrzanie to spotkanie wygrali 2-0, a po meczu odbyła się prawdziwa feta. Najczęściej skandowano nazwisko Jacka Wiśniewskiego, zdobywcę pierwszej bramki dla Zabrzan. Ułożył się na mecz, ja mogłem jeszcze strzelić na 2-0, poprzeczka była, no ale żeby tak było co mecz, ale nie wtedy jak jest za darmo, no to kibice byli 12 zawodnikiem i bardzo ja i ta i cała drużyna im za to bardzo dziękujemy. Strzeliłeś pierwszą bramkę. Dzisiaj się udało, nie na siłę, technicznie wiesz. Pozostajecie w pierwszej lidze? Słyszeliśmy, że Radziąków przegrał, nie będziemy walczyć do końca, na GKS-ie powalczymy, jeżeli nie, no to na pewno w barażach, a tam myślę, że sobie damy radę. Widzowie wchodzili na mecz za darmo, stąd rekordowa frekwencja. Z trybun oglądał mecz wyborny strzelec Górnika Zabrze, Adam Kąpała. No tak, pauzowałem za 4 żółte kartki. Powiem, wolę grać, bo to, co się dzieje we mnie na trybunach, to naprawdę bardzo duże nerwy. Zwycięstwo 2-0, więc zwycięstwo pewne. Bardzo pewne. Chłopcy zagrali naprawdę bardzo dobrze, bardzo ambitnie. Strzelili bramkę, zresztą bardzo ładną Jacek bramkę strzelił. Później no, zagrali tak, jak się gra, czeka się, co zrobi przeciwnik i skontry strzelili drugą bramkę. Ta druga bramka była dziełem młodego piłkarza Sebastiana Olszara. Grał dopiero trzeci mecz ligowy i zdobył swoją pierwszą bramkę w historii występów w Ekstraklasie piłkarskiej. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Wspaniałe uczucie. W tak ważnym meczu strzelić bramkę. Myślę, że utrzymamy się w lidze i to jest najważniejsze na razie. Najważniejsze jest utrzymanie i cieszę się, że mogłem drużynie pomóc, ale cała drużyna wygrała ten mecz. Oto komplet wyników 29. kolejki pierwszej ligi. Wygrana Wisły w Warszawie, choć niestety ważniejszym w tym meczu okazało się po raz kolejny zachowanie warszawskich pseudokibiców, którzy zdewastowali część trybun swojego stadionu. Sensacyjnymi w obliczu ostatnich wydarzeń w naszej lidze można nazwać porażki drużyn walczących o utrzymanie się w Ekstraklasie, Ruchu Radziąków i Orlenu Płock i remis na własnym boisku Widzewa w meczu z GKS-em. Ale może to świadczyć o tym, że z naszą ligą nie jest jeszcze tak źle. A zatem Wisła Kraków mistrzem Polski w sezonie 2000-2001. To już 7 tytuł Białej Gwiazdy. Krakowianie zagrają w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W Pucharze UEFA wystąpią Legia, Pogoń i zdobywca Pucharu Polski Polonia Warszawa. Wszystkie trzy drużyny będą musiały grać w sierpniowych eliminacjach. W letnim Pucharze Intertoto Polskę reprezentować będą tym razem dwie drużyny. Zagłębie Lubin i Groklin Grodzisk Wielkopolski. Bardzo ciekawa jest sytuacja w dolnej połowie tabeli. Wiadomo jedynie, że pierwszą ligę opuszcza Orlen Płock. Bezpośrednim spadkiem do drugiej ligi zagrożone są dwie drużyny, Ruch Radziąków i Górnik Zabrze. Teoretycznie w barażach z trzecią drużyną drugiej ligi może jeszcze zagrać nawet 10 w tabeli Odra Wodzisław, jeśli Odra, Śląsk, Widzew i Górnik zakończą sezon z dorobkiem 36 punktów, a Stomil wygra ostatni mecz z Pogonią. Ale wszystko wskazuje na to, że drugim spadkiem